Witam was serdecznie, z tej strony Esior i zaczynamy kolejną odcineczek z Dying Light na dwójeczki. Powiem wam tak, że w ostatnim odcineczku, z tego co wiem, to zabiliśmy bossa i musimy iść w tą stronę i przerwałem tak nie w tym trudnym momencie odcineczek. My idziemy w tej chwili do drzwi. Nasz Jolo Lopez nie żyje już? Nie żyje już. Szkoda, bo bym mu dali jeszcze może radę jeszcze raz. Nie, no żartuję. Chętnie przeszukamy. Puste. I co? Lecimy dalej, bo co? Nie ma co... Nie ma co zwlekać. Widzimy, co to jest. Miał być jakiś informator. Znaczy, to są jaja. Mieliśmy podsłuchiwać tych gości, czy nie grającą jakichś wałków. Biorąc pod uwagę, czy nas nie oszuka, bo kręci też z gościami. Kręci też z gościami przecież tymi złymi. Więc zobaczymy, co to będzie. Mamy to samo, coś, nie? Ciekawski. Jako robak, który nie widzi nad sobą stopy. Mam dla ciebie pracę. A ja dla ciebie niespodziankę. Oby ten pokój ci się spodobał. Bo to będzie twoje miejsce spoczynku. Hej! Świetnie. Kable, muszę znaleźć źródło zasilania. Szybciutko. Szybciutko i... Ale może jakbym zrobili tak... Chcę tylko pogadać! Mendo jedna. Słyszysz mnie? Ty dziadu! Jeden! Płoty! My chcemy tylko pogadać. Menda jedna. Straszna jedna menda, no. O. Kurwęcko. To dalej żyje? A, to ja powinienem iść tam dalej. Mam dla ciebie pracę! Wysłuchaj mnie! Dobra. Pewnie jakiegoś gamonia ciśnie do nas, wielkiego. Założę się. Byłoby zbyt pięknie. Ale głośna ta muzyka jest. Odłącz, może nie zdąży nam. O kurwa. Ty! Gdzie jesteś? Jeszcze raz, no. Leżeć! Jeszcze zasilenie tam idzie. Oj. W górę. Chulopi, zasrany. What ty dziadu. Strasznie głośno mam. Muszę sobie przyciszyć troszeczkę. Dobra, leżeć. Widzisz, że nie mam czasu, kurde. Szukam drugiej drogi. Na górę. O, ale mnie one straszą. Dawno nie grałem w tą grę. Musimy gdzieś tam wejść. Tu mamy coś. Się śmiesznie idzie. To nie tak. O kurwa. A jak tam wyjść? Ty mnie pewnie Jolo Lopez zaraz zaatakuje. O. O kurde.
AK-40. Dają teraz w tej chwili zaraz. Fajnie. Nie wiem, gdzie mam właśnie w tej chwili iść. By było ciekawie. Za przewodami, ale... Ty gnoju. Ty na mnie polujesz, chodź ty. Ja ci się nie da spierdolić. Chodź, ja go daję, jebie zaraz. Czyli tak się porządnie pytyś. Ten na mnie będzie polował. I ta łąka. I strabina jest! I strzałka jest jak byk napisana. Masakra. Masakra. Uleczę się. Ej, tyle to przycisk. Ha, dobra. Chili. Tu będzie coś nie tak. Tu raczej będzie coś tak. A, wiedziałem. Włączę. Zdążę uleczyć. Mogę być noc. Bo... Co wy tu robicie nagle? Ej, ej, ej! Parkour! Co? Co? Myślisz, że ja nie mam... Ty dziadu! Ty drugi! Ty leżysz! Kurde! No ale mi straszycie! O ty! O ty kurde! Gnoju jeden! Bigo, 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 bigo! Chyba się zdechałem. Ale mam aż gęsią skórkę! No chodź, 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 chodź! Kurde, jak mnie te znowu dopadły? O, tak jest! Jakim cudem on tu wyszedł w ogóle, no nie? A to się dziwię. Ja nienawidzę tak z Niemiec. Włamałeś mi się do domu. Zabiłeś Leto. Czego jeszcze chcesz? To po co mnie szczułeś Leto, jak został w pierdziel? Gdzie jesteś? Wysłuchaj mnie, ty czubie! Dlaczego mnie gnębisz? Zostaw mnie w spokoju rozwalać! Chyba siadło to wszystko, zasilanie, tak? Czy nie do końca? Po drugiej stronie chyba jest jeszcze. To idzie jeszcze do góry, gdzie to idzie? Halo? Ty, to dobrze idę, czy nie idę dobrze? Tu jest jeszcze coś. Ciężko mi powiedzieć, tu idzie tu. Nie. Tą stronę idzie tam, czyli musimy zaskoczyć na dół. Czyli musimy tutaj skoczyć. Kurde. Dobra. To było to. I... Tu będzie goście. O, tu się schowałeś? O ty, no wiecie co, jak możecie, ty patrz się, no dojechać, idź ty, wierna, dziadzino jedna. Słyszę, jakby coś tu szło. A, ja potem, dobra, idę kurwam, czubki. Został, złap się! Pacjentki, a nie mnie, jestem zdrowy. Wykrywam pojemnik z inhibitora. Chodź do UV, czy co? Boli się to? Boli się to. Na spokojnie se... Co, boli? Świeci Polska, co? He? Co? Aha. Wszystko. Dobrze. Ale coś podejrzewa mnie ten tego. Gdzieś tu można zeskoczyć. O, właśnie. O to mi chodziło. Okej, okay, dawaj na to. O, shit. Ajajaj. 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 Spierdzielamy. Tyle tego tutaj jest.
wejdźmy. Dobre, tu mamy wejście, tak? Można. Ej. Ty, parkour. Po drabinie. Po drabinie, a nie. Kurde. Dawaj. O, wojowniczek z inhibitorkami w pobliżu. Dawaj, co tu mamy? Wojowniczek z inhibitorkiem. Dawaj, ja chcę ci inhibitor. Chcieć mieć więcej zdrowia, czy wytrzymałości, być przeciwnikiem. Ale chętnie jest. Opatrzymy, co tutaj mamy. Ciekawego. Nadal była fioletowa skrzynka chyba coś. Mam nadzieję, że nic tam nie było wartościowego. Będzie smutno. No nie? Też tam myślicie? Powiedzcie mi. Dobra, coś do bicia mamy. W razie czego. Właśnie, dawaj skrzyneczkę. Bicyk, mamy to. Tu jeszcze? To dawaj, cyk. Tam o taki fuuu. Okej. Nie chcę tam spać. Tu gdzieś musimy gnoja znaleźć. 40-32. Tu. Widzę. Potem wyjdziemy tutaj, w tym miejscu. W górę. Co dalej? O. Zaawansowana spinaczka się nam szykuje. I to gościu, ty myślisz, że ja sobie tu nie dam rady? To jest, mam tyle wytrzymałości, że mogę tu tydzień wisieć i nic nie będzie. Nie ma żartu, aż tak dobrze nie jest. To skończy tam. Troszkę mi chyba ojebali system. Dośćmy szybko wyskoczyli. Tak, jest tam strona. Dobry, maczenunia, maczetutununia. Wyskoczyliśmy właśnie w Tuchenhaf. Coś tu mamy jeszcze. Nic konkretnego pewnie, ale zło mi te sprawy się na przykład. Gdyż ależ iż owszem, ja zajebałem. Zajebałem sprawę. Live'en nie było, bo nie miałem czasu live'en zrobić. Więc jest tak źle. Więc tak jest źle. Ucieka, ale nie uciekł nigdzie indziej. Więc tak jest źle, że jestem nieprzygotowany. A do tego odcinka. Bo nie mam dużo surowców. W razie czego mieć. I to jebano bro. Ale nic. Mamy nagranie. Bieremy. Może to da. Turystyki Willer do wydział turystyczny. Dobre. Także was pomęczę troszkę eksploracja. Myślę zrobić, jak nie mam czasu na live z Dynamite, nie wiem czy nie zrobić czasem odcineczka z misji pobocznej, ale to jeszcze się okaże. A co z tego będzie? Dobra, teraz bym mogli zapalić prądy na dole. Ale gościu sobie dobrze zrobił tutaj, kurde, Hagierda. Nic mu tutaj nie wejdzie. Wiedziałem. Zawsze muszę dostać w pysk na tym. W każdej kastence muszę dostać w pysk. Tu już jest chyba zrozumiałe, że mamy mocną łeb. Nie do zajebania. Zaczekaj! No zaczekaj no. Robiła się noc. Mucha wiater po usza. Cześć laska. To pewnie jego koleżanka. No dalej, zabij mnie. Tylko niech mój syn dowie się, że walczyłem. O czym ty gadasz? Zabij mnie,
kazała ci to zrobić, więc to zrób. Nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Mam dla ciebie pracę. Co? Czyli nie jesteś zabójcą? Nie, przyszedłem pogadać. Jesteś programistą, tak? Mam imię. Kurt. Czego ode mnie chcesz? To kim jest kobieta, która chce cię zabić? Vagina dentata. Vagina z kłami. Ale co? Suka, która chce dostać moje jaja na tacy. Taki opis ci wystarczy? Rozumiem. Może mógłbym pomóc? Nie wiesz, z czym miałbyś do czynienia. Poradziłem sobie z tamtym potworem. Z Leto? W porównaniu z tym to było tylko popychadło z głośnikiem. Kim naprawdę jesteś? Jestem perłą rzucaną przed wieprze. Królem bez królestwa. Ucieleśnieniem tragedii. Okej. Wspominałeś coś o synu? Jak wszystko inne, został mi odebrany. Wiem, jak to jest. Spróbuj splunąć na ulicę w tym mieście, nie trafiając w człowieka, który kogoś stracił. Okej. To czego tam chciałeś? Muszę zamontować tę pluskwę w nadajniku, ale trzeba ją naprawić. Wynagrodzę ci to? Bez części to będzie niemożliwe. Jakich części? Przewody zardzewiały. Części zamienne znajdziesz w wieży północnej. Wojsko zostawiło tam swój sprzęt. Gdzie go znajdę? Powinien być chroniony przed deszczem i wiatrem, więc szukaj skrzyni pod anteną. Dobra. A czego chcesz w zamian? Zostawmy to na później. Będzie niespodzianka. Nie przepadam za niespodziankami. Powodzenia! Okej, okay, czy muszę wyjść? Zamknij za mną drzwi. Tak, chciałem to dzielić, co tam miał w środku. Okej, okay, powiedz mi, że nie muszę iść do... Co to w ogóle za miejsce? Największy kościół w kraju. Wierzono, że w środku mieszka jakiś Bóg. Ale siedzę tu od prawie 10 lat i żadnego nie spotkałem. A, dobrze, że na górę trzeba iść. Zaś, again, to samo. Pójdźmy do podwegi. Okej, zrobimy tak. Tu mamy podejście było. Tutaj nie bardzo tutaj. Zrobimy właśnie z zewnątrz. Ogromne to miejsce. No, ci, którzy je budowali, chcieli w ten sposób znaleźć się bliżej Boga. Ale kiedy przyszła epidemia, nikomu to nie pomogło. Dlaczego wymordowałeś tych espeków? Nikogo nie wymordowałem. Broniłem się tylko przed ludźmi, którzy chcieli mnie okraść. Nie postąpiłbyś tak samo, gdyby ktoś włamał ci się do domu? Nie wiem. Nigdy nie miałem domu. O. A, doskoczmy. Normalnie trzymie mnie w napięciu. Jeszcze wyżej, czyli musimy skrócić tunel. Cholernie trudna ta wspinaczka. Niesamowite, prawda? Architektoniczny cud. To jest sonary, nie sonary. Ludzkich osiągnięć klejnot w koronie naszych przodków. A dzisiaj wspinamy się po nim jak małpy. Oho, cóż to, coś to będzie. O, dawaj to. Mam! Brawo! Widzę, że trudno cię zniechęcić. Jestem uparty. Dobrze, może nawet mi się przydasz. Wracaj do mnie! Gdzie mam wrócić? Tam chyba, no nie? To był rzad. Hehe. Ulotnie. Ale tam się świecą budynki. Patrzcie po prawo. No nieźle. Aha. Jakoś kolega, a ty tu masz pewnie coś cennego. Może winotka. Choć kolekcjonerska, nic mi się z tego nie przyda. Okej. Masz? Dobrze. Zaczekaj chwilę.
Udało się? To nie było trudne. Okej, to co z tą niespodzianką? Co chcesz w zamian? Nie możesz mi zaoferować niczego pożytecznego. Czekaj, co? Jestem programistą. W świecie ludzi, którzy tylko jedzą, srają i śpią. Co niby mógłbyś mi dać? Świńską skórę? 5 flaszek gorzały? Właściwie zrobiłem to, żeby zyskać twoją przyjaźń. O, to faktycznie niezła niespodzianka. Jestem zaszczycony. Poradziłeś sobie z moimi pułapkami, przebiłeś się przez osłony. Zaufajmy sobie nawzajem, Aiden. To będzie moja zapłata. No. Okej, Kurt. I dziękuję. Fajna sprawa. Mamy nyny tutaj. Nie. Ja to długie tutaj. Chodzić, ja se cyk. Juan, gotowe. Kurt naprawił pluskwę. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ale zapomniałeś wspomnieć, że facet się totalnie odkleił. Mówiłem, że zaświrował w samotności. Dlatego nie lubię być sam. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Co dalej? Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. A, ja zamiast się przespać do rana, bo miałem taką możliwość. O, użyłem szybkiej podróży. Mogę tak zrobić w lotku? O, nie bardzo. Ja zamiast na stacji sobie ten... Na rampę zesunerali, co tu jest? O, fuck, kurwa. Słuchaj, na dół nawet, tu. Daleko mam dalej? 500 metrów. Teraz mogę użyć szybkiej podróży, jestem w dość bezpiecznym miejscu. O, i wiatraczek tu mamy. Mogę tutaj odbytkować wiatrak. Czyli szybka podróż? Nie. Nie wszędzie mam szybką podróż. Ale dobra, dawaj tu. Mogę? Mogę. Są na terenie wroga, jest pełno tych całych dziadów. O kurde. Całych tych dziadów takich... po odklejnych od świata ćpunów zasranych. Okej, okay, chyba muszę iść do góry, tak? Tak, nie bardzo mi to znaczy, co ze mną współpraca, przeskakuje tu prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, dawaj do góry. Zasilania zmieni przebieg wojny. Co ty gadasz? Co ty, nie lubicie. Kurde, no potwór jest dobry, ale mam nadzieję, że nie wykorzysta to do złych celów. Mamy przynajmniej nowego kolegę, programistę, więc może się przydać, bo ten jeden nie żyje, ten dziadzio stary. Nie pamiętam jak się nazywał, on był spoko. Ale za to jego braniec. Ale znajomości są ważne, więc pasuje wszystko zdobywać. Myślę, że dobrze postąpiłem. Mam nadzieję, że ten jeden mnie nie wyda, bo będę w dupie. Może jak się dowie, że go uratowałem. Może nie napadną na bazar, bo jak napadną na bazar, to będzie masakra. Albo przymknie to się i mówi, że Walt go zaatakował i nic poza tym. To byłoby fajne, a czy to będzie? No ja nie wiem. Nie wiem. Okej, idziemy do tego gościa. Cześć. Wkurzą mnie, gdzie masz tą lasencję? Nie masz teraz... Le Francisie, le Francisie, le Francisie, te pasze pyciu. I już. Naprawione. Ciii, nie tak głośno. Czasem ściany mają uszy. Wiesz co to jest, Aiden? Wygląda jak pociski? Śród? Dios, que triste. Aiden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładniej i krabieługi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Uchodzi za jedyny prawdziwy kawior na świecie. Rozpływa się na języku. Pozwala poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy, pięknych doznań, ślicznych chłopców i dziewczynek. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Biją się i zapominają o tym, co teraz. Kto? Majorowie matowie tego świata. Proszę, usiądź. Zająłem się lampami UV. Matt wyjawił ci już, po co mu lampy UV w miejscu pozbawionym elektryczności? I jak chce przeprowadzić tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go.
Powiedz mu, że lampy trafią do wieżowca VNC. Matt, lampy UV już czekają. Okej, Aiden, dobra robota. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. Juan mówi, że w wieżowcu VNC nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi się w chuja. Nie przejmuj się nim. Juan głośno szczeka, ale nie gryzie. Dobre podejście. Wściekłe psy trzyma się na dystans, a jak próbują kąsać, skraca się ich cierpienie. Aiden, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Czekaj na sygnał. Tak. Jest. Jak widzisz, Jack lubi wydawać rozkazy. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. Ja myślę, że robi nas w ciule. No właśnie, ciekawe co to będzie. Ciekłe psy, nieźle. O, budkę, siekierkę, dobre złości, wojskowa apteczka. Przyda się przy moim... Join us. Bo to nie ma nas, join us, nie ma nas, nic. Nadal jest nyny, a tu... Kurde, to my nie byli. Tu jest wyjście, co to jest? Zjedźmy tą kantynkę. A wiem. Już tu wejdziemy chyba się do głównego. Misja poboczna. Misja poboczna, też patrzę, coś porobić. Widzę. Mamy coś może do sprzedania. Kurczę, zobaczyłbym. Dawaj do sklepu. Ciekawe co. Ciekawe co ten Aitor. Sprzedaj. Cenne. Mamy coś cennego za 320. Mogę to ulepszyć, co? Okej, sprzedaj to. Niepotrzebne rzeczy. I tak sprzęt. Ubiór. Niepotrzebne rzeczy trzeba sprzedać. Madyka, dobra, tam idź w te pieruny. Okej, kup. Ty masz coś na przykład. Toż to fajnie wygląda, ale nie mam dużo hajsu. Ty wiesz co, nic poza tym nie masz nic fajnego. Brzydko, baba. Jako. Chyba muszę się dziemnąć i wtedy będzie wiadomo co i jak. Możemy znów zamienić się butami od twoich mam bąble. Mam bąble. Na dole są. Mam bąble. Gdzie chodził? Na Central Loop? Nie na Central. Nie, wychodzimy w ten. Dobra, kolego. O właśnie. Jest koleżanko, właśnie. To się masz ciekawego, co się mi bardzo przy. Dobra, nic się mi nie przyda. W takim razie mi się nic nie przyjdzie. Wytwarzanie. 4-4. Granat samoróbka. Na razie nie wiem co mu potrzeba. Mina. Wspomagacz pływania, nie. Odporności nie bardzo. To tu mam to mołotów. Co go zostawię? Babik. Weź na wytworzę jeden zawsze, bo weźmy to. A co? Mogę sobie coś wytworzyć tak. O, to ten toksyczny. Szczała. To co mogę, wytwórzmy sobie. Będzie więcej tak w razie czego. To jest to samo, dawaj to. Cała maksymalna ilość, tego nigdy za mało. Okej, mogę wytrychy jeszcze dwa zrobić. Dobra, mam chyba wszystko wykorzystane. Daleko do Nunu, 45 na dół. Zaczekaj na wieści Mata. Menu kolekcji, co to jest?
Okej, okay, zaczniemy na wieści Mata, więc lecimy do łoża. I na dół mi pokazuje. Uff, dostał lampą UV po ufisku. Uff, uff. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ejde, 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 ejde. Mogę o coś poprosić? No, odej buty. W sumie niezły pomysł. Czemu nie? Tak? To dobrze. Do łoża, na dół idziemy. Które? Już. Jebałbym to. Dnia nocna. O, skończyło się. I tak właśnie na zasnąć. Wstać. Nie rozumiem. 28 w górę. 30. Jeszcze wyżej. Dobra, ja myślę, że w piwnicach gdzieś będzie. Mogę otworzyć? Nie. Nie mówcie, że to jest... Dobra, dawaj do góry. Po prostu chcę się przespać, poczekaj na tego Mata całego. Mata, tata, strata, papa, para, pri, pri, pri. Że tu gdzieś powinno się iść. Nyny. Ale jestem ślepy. I dobrze. I na tym właśnie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I zostawcie lajka. Pa, pa.